Witam bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie Kung Fu Maniacs, tym razem wersja 3000, czyli tak jakby trzecia część. Jest to co prawda wersja demo, pełna wersja ma wyjść w grze Kung Fu Maniacs Trilogy, więc może uda się to zdobyć, więc zagrajmy tym razem w nową odsłonę. To są dużo większe postaci, bo teraz bombami rzucają. Teraz zdecydowanie fajniej to wygląda, jak taka prawdziwa gra salonowa. To kiedyś były. O, z tyłu mi wyszedł. Spoko. A ten co, rzuca jakimiś bombami? Da się go ściągnąć? Może się da go ściągnąć jakoś? Dobra, dostał. O, tutaj na dole ktoś, dobra, żeśmy go ściągnęli. Zanim on ściągnął nas. Dobra, z głowy. No trzeba przyznać, że teraz fajnie wygląda tak. Tu można się schylać, podskakiwać. Okej, dobra. Ops, schyl się. Oj, i tak mnie załatwił. A to wóz. Ninja Lane. O, jakiś ninja, co to? O, mamy teraz dodatkową broń. Dobrze, może się przydać. I fajnie, takich gości właśnie małych. Może, o ty kurczę, ale mi wyszedł. Dobra, to nie musimy z nim walczyć, ale o, tu jest jakiś z kanału. Ops, op. Aj, to się traci broń, szkoda. A w poprzednich częściach było podobnie, też się tak broń traciło. No więc idziemy powoli, bo może tutaj być... O, no ładnie, skoczył mi na głowę. No chyba za dużo tych bombek, co? Dobra, łobudu. Co mnie załatwiło? No to z drzewa jakiś wylazł, widzisz? Hop! Dobra, przerzucił. Okej. O, uwaga, tamten chyba spadnie. Dobra, udało się uciec. Ten spadł. Teraz go. O, i drugiego. Ach, jaki szybki był. Zatmił. Dobra, broń jakaś będzie. Coś mamy? Nie, chyba nie udało mi się tego złapać. No, tutaj trzeba uważać, bo tutaj te... Ajajaj. Niełatwa to jest ta gra, widzę. Ale dobra, nawet trochę udało mi się przejść. Uciekać. W tych drzewach to są trochę... Niewygodnie jest z nimi walczyć. Nie wiadomo skąd oni wyjdą. W którym momencie, który spadnie, o widzisz. Taki mały. Game over. No ale widzę, że ta wersja jest zdecydowanie fajnie zrobiona, jeśli chodzi o tą stronę wizualną. Graficznie się gra prezentuje bardzo dobrze, ale bardzo to fajnie wygląda, że te postacie są takie duże. Jeszcze raz może zagramy, może pójdzie troszkę lepiej. Może już teraz broń będę miał i nie stracę jej. Dobra, a masz ty. O, teraz tamten będzie... Oj, kurczę, gwiazdki. Oj, ach! Szybkie te gwiazdki są, śmigną mnie. No niestety, to jest taka gra. O! Fajna muza. No coś mi spadło na głowę, chyba pójdzie trochę gorzej niż wcześniej. No ale zobaczmy. Dobra, broń. O, teraz mamy... Niezłe czaskanie. Przeskoczmy to. Hop, hop, aj, nie udało się to załatwić. Już nie mamy tej dobrej broni. Niestety. Dalej tak jakby mamy taki cios lekko szczarem, tak? No jeszcze mnie dopadł, jeszcze musiał. No ten spadł mi na głowę. O i teraz pójdzie trochę słabiej. Ale w każdym razie gra fajnie wygląda. Trzeba przyznać. O, to już była bombka. Ciekawie wygląda ta cała przygoda.
Także myślę, że to wystarczy, więc do usłyszenia w kolejnych wideo recenzjach starych, ale jakże fajnych 8-bitowych gier.